Wreszcie trzecim elementem, o którym wspominałem, który różni grę z bunkra, uderzenie z bunkra od krótkiego pitchingu, jest to zakończenie. Chciałbym tutaj pokazać, jakby to wyglądało przy normalnym krótkim pitchingu. Tutaj podejdę bliżej troszeczkę do kamery. I oczywiście, tak jak mówiłem, to jest troszeczkę inny setup. Piłka jest po prawej stronie. Zwróćcie uwagę, że jak uderzam krótki pitch, to kij zatrzymuje mi się mniej więcej w tym miejscu łopatka. Tu jest jakiś tam zamach i tu jest zatrzymanie łopatki, bo większego nie potrzeba do uderzenia na 10-20 kroków czy metrów. Natomiast w przypadku uderzenia z bunkra, ponieważ piach stawia nam, jak tylko kij dotknie piachu, stawia nam bardzo duży opór, to gdybyśmy zrobili tylko tego typu zamach i tu zakończenie, to jak widzicie, piłka nawet nie wyleci z bunkra, bo będzie za mała prędkość. Dlatego trzecim elementem odróżniającym grę z bunkra od krótkiego pitchingu jest zakończenie. To znaczy zakończenie w momencie uderzenia, ono musi być dosyć wysokie. Jak widzicie, tutaj kij wyszedł bardzo wysoko i wynika to z dużej siły czy prędkości przejścia pod piłką. I te trzy elementy, to znaczy wiedza o tym, jak ma być ustawiona łopatka kija i co ma wejść najpierw w piach, czyli bounce. Drugi element, czyli prawidłowy setup, na który w przypadku gry z bunkra należy poświęcić przynajmniej 60% czasu przygotowania się. Oraz zakończenie uderzenia, które jest znacznie wyżej niż w przypadku krótkiego pitchingu. To są te trzy elementy, które po pierwsze gwarantują nam skuteczną grę z bunkra, a po drugie są to w zasadzie jedyne trzy elementy, które różnią grę z bunkra od normalnego krótkiego pitchingu. Dlaczego? Zwróćcie uwagę. Jeżeli staję w tym prawidłowym setupie, ustawiłem się tutaj, szaftki ja mam skierowane w tą stronę, leciutko przysiadłem, leciutko wkopałem stopy w piach, to w tym momencie ja wykonuję normalny ruch takiego średniego pitchingu, który bym normalnie wykonywał na dystans około 40 metrów. Tutaj wykonuję taki sam zamach, tylko ponieważ stoję szerzej i zakończę wyżej, to piłka bardzo ładnie mi przejdzie, to kij bardzo ładnie przejdzie mi przez piach. Natomiast sam ruch, mechanika ruchu, tempo i rytm są dokładnie takie same jak w krótkim pitchingu. Dlatego bardzo dobrze sobie w głowie tak zakodować, że uderzenie z bunkra to jest po prostu troszeczkę zmodyfikowane setupem uderzenie krótkiego pitchingu. Innych różnic nie ma. Wygląda to w ten sposób. Ja teraz pokażę, jak to wszystko wygląda razem. Wiemy, że tutaj łopatka ma uderzyć w piach, ja jej nie przykładam. Przyjmuję postawę, przysiadam leciutko i teraz wykonam uderzenie w rytmie na raz i dwa, celując na te 3-5 cm przed piłkę, prawda? Raz, dwa. I jak widać, piłka nam pięknie wylatuje z bunkra. W zależności od długości zamachu będzie to bardzo różna odległość. Natomiast jest to niezwykle proste uderzenie, które po prostu trzeba ćwiczyć, kierując się tymi zasadami. Ja to pokażę jeszcze raz. Leży tutaj piłka. Na początku sobie wyznaczam tu wizualnie miejsce kontaktu. Przyjmuję postawę tak, że piłka jest z lewej strony, ale tylko dlatego, że odstawiłem prawą stopę. Stoję szerzej, szaft mam pochylony. Robię zamach i uderzam w to miejsce. I bardzo ładnie nam piłka wylatuje z bunkra.